Dyskretny przepych tylko echem dostojeństwa. Turecki dywan, włoska ludnia, znak obycia. W milczących ustach bezwzględnego smak zwycięstwa. W postawach wielkość osiągnięta już za życia. Ciężka kotara obu wspiera tym, co kryje. Patrzą przed siebie śmiało, pewni swoich racji. Wszak dyplomacja włada wszystkim dziś, co żyje. A oni kwiat XVI-wiecznej dyplomacji. Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Zacząłem fragmentem utworu Jacka Kaczmarskiego Ambasadorowie, opisującym dwóch polityków, Georges de Selve i Jean de Denteville. Jest to opis obrazu Ambasadorowie Hansa Holbeina Młodszego. Nasi politycy powinni wbić sobie do głowy treść tego utworu i ogarnąć się troszkę, bo prowadzą nas do poważnych problemów. Dyplomacja włada wszystkim dziś, co żyje, a oni próbują nam wmówić, że wojaczka włada wszystkim dziś, co żyje. Taki na przykład Błaszczak, podwładny Morawieckiego, to nagranie przesłane od jednego z Was na temat obchodów Święta Niepodległości 11 listopada. Proszę Państwa, dowiedzmy się, dlaczego Polska odzyskała niepodległość po okresach zaborów. Szanowni Państwo, wspólnie uczcimy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niech nasze serca przepełnia duma i wdzięczność dla naszych przodków za to, że pomimo zaborów, krwawo tłumionych powstań narodowych, zsyłek, rusyfikacji i germanizacji, nigdy nie wyzbyli się wiary w niepodległą. Po 123 latach Polska powróciła na mapę Europy. Nie byłoby to możliwe bez determinacji i dalekowzroczności Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa i innych wielkich postaci. I to w zasadzie koniec na temat dyplomatycznych zabiegów w celu odzyskania przez nas niepodległości. Proszę Państwa, 7 sekund spośród 2,5-minutowego nagrania. A dalsza część to pochwała wojowania. Zawdzięczamy to też tysiącom mniej znanych bohaterów, którzy przelewali krew, by Rzeczpospolita odzyskała suwerenność i skutecznie ją utrzymała w trudnych latach po 1918 roku. W ten wyjątkowy czas zapraszam wszystkich do wspólnego udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Już 10 listopada na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oddamy hołd bohaterom podczas uroczystego capstrzyku. W tym samym miejscu spotkamy się 11 listopada. Przed grobem nieznanego żołnierza w południe rozpocznie się uroczysta odprawa wart, a po niej koncert pieśni patriotycznych. Na żołnierski piknik zaprasza Muzeum Wojska Polskiego. Zachęcam całe rodziny do udziału w wojskowych grach terenowych. W 16 miejscowościach w całej Polsce żołnierze pokażą, jak posługiwać się mapą i kompasem, jak zbudować schronienie, rozpalić ognisko, poczęstują grochówką. 11 i 13 listopada zapraszam na koncerty i do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych w kościołach garnizonowych. Podczas tych wyjątkowych dni chcemy w szczególny sposób podziękować żołnierzom za ochronę naszej wschodniej granicy. Zostaną uhonorowani ustanowionym w tym roku znakiem specjalnym za ochronę granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Im też dedykowany będzie specjalny koncert 11 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wspólnie uczcimy Narodowe Święto Niepodległości. 7 sekund na temat zabiegów politycznych, które dały nam niepodległość. Cały świat opisał historię Polski z tamtego okresu jako wynik traktatu wersalskiego i odpowiednich, skutecznych zabiegów niektórych Polaków. 7 sekund. A głównie czcimy zabiegi wojskowe. Proszę Państwa, ten 11 listopada się zapowiada całkiem nieźle. Marsz Niepodległości pod hasłem Bij Bolszewika
z symbolem Z na czapce. Uważajmy, uważajmy, bo próbują nas zmilitaryzować, próbują nam wmówić, że wojowaniem coś jesteśmy w stanie wskórać. Szwajcarom to powiedzcie, a nie nam, Polakom. Zbyt często braliśmy udział w różnego rodzaju awanturach. Dyplomacja, panie Błaszczak, panie Morawiecki, nie tylko w XVI wieku, ale i dziś włada wszystkim, dziś co żyje. Dzięki odpowiedniej sztuce dyplomacji można uwikłać każdy kraj w wojnę, która będzie oczywiście wojną zastępczą, a ci, którzy mają odpowiednio sprawnych dyplomatów, swoim obywatelom zapewniają dobrobyt. Wy tego nie potraficie. Wy tego nie potraficie. Wy tylko dajecie się, a przez to nas, wplątywać w wojny. Czekam na różnego rodzaju rozprawy z okazji Dnia Niepodległości, jak straciliśmy niepodległość, jak dyplomacja w tamtej Polsce XVII-wiecznej była rozwinięta. Czekam na tego typu analizy. Może wtedy unikniemy kolejnych rozbiorów, kolejnych problemów. A jeszcze póki co, proszę Państwa, znalazłem ciekawostkę na stronie, na koncie YouTube'owym, oczywiście nie kasowanym, oczywiście nie zgłaszanym, pana ministra Błaszczaka. Proszę Państwa, oni są dziwni. Ktoś ustanawia pomnik, tak? Na przykład pomnik Powstania Śląskiego, a Błaszczak chce ten pomnik, najlepiej to by zburzył, proszę Państwa. Nie mamy innych problemów, tylko modernizować pomniki. Oni chcą zmodernizować pomnik Powstańców Śląskich. ...kości tych ziem. Proszę Państwa, ten pomnik będzie zmodernizowany w sensie takim, że będzie poddany rewitalizacji. Całe to miejsce zostało powierzone w opiece Wojsku Polskiemu, szczególnie Brygadzie Logistycznej z Opola, a więc gospodarzem tego miejsca jest Wojsko Polskie, nie przez przypadek. I dlatego będziemy mogli wydać mnóstwo pieniędzy na rewitalizację, czyli coś w stylu burzenia pomników. Pomnik, wyobraźcie sobie, że no, rewitalizujemy pomnik, nie wiem, Poniatowskiego czy kolumnę Zygmunta. Po co w oryginale, po co tak jak ktoś pierwotnie założył, tylko trzeba to zrobić po naszemu. Godło zmienić, to są, proszę Państwa, to są ich pomysły. Wydać dziesiątki milionów złotych w całej Polsce na wymianę godła, druków, pieczątek, wszystkiego. To są ich głupkowate pomysły. Jeszcze o głupkowatych pomysłach w dzisiejszym programie będzie. Alternatywą dla tego typu nurtu jest teoretycznie antysystem. Z antysystemem była utożsamiana błędnie Konfederacja. Choć na pierwszym etapie do euro wyborów jeszcze nie wiedzieliśmy, czym jest Konfederacja. Wydawało nam się, że w końcu jest to wspólne połączenie. Nie było żadnego połączenia środowisk antysystemowych. Od samego początku Konfederaci ściemniali, że chcą to zrobić. Tak jak teraz ściemniają ponownie, że chcą to zrobić. Nie ma takiej możliwości. A więc, proszę Państwa, Konfederacja na skutek takich, a nie innych działań partii głównego nurtu zgromadziła elektorat fanów, wyznawców na bazie poglądu, że powinniśmy utrzymywać dobre stosunki z naszymi sąsiadami, głównie z Rosją. Jeżeli system mówił precz z Rosją, no to wiadomo, że antysystem jakby wygłasza myśli przeciwstawne, no to znaczy, że z Rosją trzeba współpracować. Dziś Konfederacja odkryła karty. Ci, którzy widzą dalej, potrafią myśleć, znaczy, już wiedzieli wcześniej, jaka jest Konfederacja, że Konfederacja też jest antyrosyjska. Najpierw ujawnił się Ruch Narodowy ze swoimi poglądami probanderowskimi, dokładnie pamiętamy wypowiedź pana Bosaka, a w tej chwili odnoga taka główna w zasadzie Konfederacji, bo proszę Państwa, Konfederacja trzyma się głównie na strukturach Korwina. Ruch Narodowy czy Braun to jest jakiś margines.
Dziś lider, nowy lider partii Korwin też odkrył karty i wiadomo, kim jest. Jeszcze tylko kwestia czasu, kiedy trzecia odnoga Konfederacji zrobi to samo, co ci, którzy potrafią patrzeć, już widzą od dawna. Proszę Państwa, ale Mentzen, nowy prezes Konfederacji, to jest jakaś naprawdę ciekawostka. Jeździ po tych mediach głównego nurtu, co to podobno Konfederacji nigdzie nie zapraszają. Jak wiemy, to jest kłamstwo. Okłamywali nas przez 2 lata, że są wycinani z mediów. To my jesteśmy wycinani z mediów, nawet antysystemowych. Właśnie dostaliśmy jakiś ban na film bez podania przyczyny. Bez podania przyczyny. To jest skandal. Będziemy oczywiście składać sprzeciw. Często te sprzeciwy są uznawane. No i proszę Państwa, posłuchajcie Mentzena w kolejnej odsłonie antyrosyjskości, czyli utraty elektoratu. Najprawdopodobniej Konfederacja już zrobiła swoje i może porzucić swój elektorat, ale to, co robi Mentzen, naprawdę ludzkie pojęcie przechodzi. Z całą pewnością Władimir Putin jest zbrodniarzem, zgadzam się z panem redaktorem. To audycja z Wirtualnej Polski tym razem. Mordercą, tu nie ma pan pewności? Jak zdefiniujemy mordercę? Jeżeli kogoś osobiście zabił, to nie wiem. No, ale pewnie zlecał różne rzeczy w Czeczenii na początku swojej władzy. Jeżeli za mordercę uznamy kogoś, kto zleca zabójstwa, to z całą pewnością jest mordercą również. Putin jest zbrodniarzem, Putin jest mordercą. Barbarzyńcą, bo jak sądzę, wydaje pewne rozkazy swoim generałom, wysadzanie swoich własnych bloków mieszkalnych chociażby tak świadczy o daleko posuniętym. No i dzisiaj pozwalanie na to, żeby ludzie... Putin wysadza własne bloki mieszkalne. ...którzy noszą rosyjskie mundury, bo nie nazwę ich przecież żołnierzami, gwałcili dzieci w Ukrainie. Pytanie, czy akurat rzeczywiście na to osobiście zezwala, na wielu wojnach się... Pan Mentzen jest zorientowany w polityce międzynarodowej i ma wątpliwości, czy Putin pozwala na gwałcenie dzieci ukraińskich przez rosyjskich żołnierzy. Proszę Państwa, jakby nie słyszał nigdy oświadczeń Putina, a jakby nie było, Putin jest czymś w rodzaju cara Rosji, który wielokrotnie mówił, naród ukraiński to samo, co naród rosyjski. Jesteśmy jednym narodem. Jesteśmy jednym narodem. Wielokrotnie Putin to podkreślał. Mentzen, biedak, tego nigdy nie słyszał. I twierdzi, że no prawdopodobne jest, że Putin wydawał rozkazy gwałcenia ukraińskich dzieci. Dzieją straszne rzeczy. Z całą pewnością jest mordercą, zbrodniarzem i barbarzyńcą. Barbarzyńcą. Powinniśmy wspierać Ukrainę? Czemu nie? Czy nie powinniśmy wspierać? Oczywiście, że tak. Powinniśmy wspierać Ukrainę. Znaczy przede wszystkim... Jest to w naszym interesie, pyta dziennikarz? Kim polski rząd powinien dbać o polski interes i tak się w tym momencie składa, że w trosce o polski interes należy wspierać Ukrainę. Przede wszystkim powinniśmy to zrobić dlatego, bo w naszym interesie... Pan Mentzen, przypomnijmy, że podaje się za ekonomistę i uważa, że w naszym polskim interesie jest kosztować się na Ukrainę. Co to znaczy wspierać, panie Mentzen? Proszę Państwa, skutki tego wspierania już odczuwamy, odczujemy za moment jeszcze bardziej. Pan Mentzen, ekonomista, uważa, że to jest interes, że to jest geszeft. Nie jest to, żebyśmy mieli bardzo długą granicę, na której stoją wojska rosyjskie, tak od Lwowa przez Mińsk aż do Królewca. To byłaby dla Polski wybitnie niekorzystna sytuacja pod kątem strategicznym. Musimy robić... Proszę Państwa, no to taki właśnie jest złotousty pan Mentzen, który... prostych analogii nie rozumie. Panie Mentzen, a Chiny, które graniczą z Rosją bardzo długą granicą, mają z tym problem? Jest to dla nich zagrożenie? No właśnie. Dlaczego? Dlatego, że Chiny inaczej prowadzą dyplomację, czego też pan nie rozumie. No, do kostek pan nie dorasta postacią z obrazu ambasadorowie. To od nas, od naszej polityki, naszych polityków zależy, jakie będą stosunki z każdym z państw. Jeżeli prowadzi się nieudolną politykę wewnętrzną i zewnętrzną, czyli tę dyplomację, no to wtedy taki polityk, wykorzystując niewiedzę swoich obywateli, przerzuca własne niedołęstwo na przykład sąsiadów, że to ich wina, nie kiepskie zarządzanie,
tylko wina naszych sąsiadów. I proszę Państwa, i tak się rodzi konflikt. I tak się rodzą wojny. Przez to, że poszczególnymi krajami zarządzają nieudacznicy. Ja wyobrażam sobie taką sytuację, że gdy my rządzimy Polską, to nasi sąsiedzi jedzą nam z ręki. Ja sobie taką sytuację wyobrażam. Przy obopólnej korzyści, ich i naszej. Pan Mentzen tego nie widzi. Ale proszę Państwa, ja doktoratu z ekonomii nie mam. A pan Mentzen ma. Czekam na, panie Mentzen, doktorat z militaryzowania, z czegoś tam mundurowego. Może pan dostanie gdzieś honorowy chociaż. Wszystko, żeby armia rosyjska była jak najdalej od polskich granic. Musimy zrobić wszystko, żeby armia rosyjska... Wszystko, proszę Państwa, co możemy zrobić? No, jak wszystko, no to wszystko, prawda? Bardziej uważam, że w polskim interesie jest wspieranie Ukrainy. Jest w naszym interesie to, żeby Ukraina wygrała tę wojnę i wygoniła Rosjan ze swoich granic. W Polsce od lat pracuje bardzo dużo Ukraińców. Mają pewne umiejętności, kompetencje, które nie są dostępne na polskim rynku pracy. Ukraińcy są lepsi od nas w wielu dziedzinach na polskim rynku pracy. Szkoda, że nie podaję przykładu. No przynajmniej w tym wycinku nie ma tego przykładu, w których to dziedzinach, panie Mentzen, Ukraińcy są lepsi od nas na polskim rynku pracy. Nie, ja sobie nie potrafię w wyobraźni swojej takich dziedzin zaobserwować, ale pan Mentzen promuje Ukraińców do pracy w Polsce, bo my nie potrafimy. Pracy jest to zjawisko jak najbardziej korzystne dla polskiej gospodarki. Ja nie jestem w ogóle prorosyjski, jestem bardzo antyrosyjski. Rosję nie lubiłem w zasadzie nigdy i to w każdej postaci, ani Rosji carskiej, ani Sowietów, ani teraz Federacji Rosyjskiej. Wspierając, podsumowując ten wątek, wspieranie Ukrainy, pomaganie państwu, które jest za naszą wschodnią granicą, bardzo duże państwo, które broni w pewnym sensie dostępu do Europy, armii rosyjskiej, jest w naszym polskim interesie narodowym. Wielokrotnie już mówiłem, że tak. Ta wypowiedź jest tak szokująca, że zachwyciła, państwo tutaj teraz zobaczcie, zachwyciła twórcę tego kanału, który no, skopiował z wirtualnej Polski to nagranie, a twórca kanału ma takie logo. Tu państwo zwróćcie uwagę. To żółto-niebieskie logo, orzeł niczym ten hitlerowski z runem oddziałów SS i napisem Azow. Twórca kanału to wycinki polityczne, gdzie mniej więcej tego typu wypowiedzi są wrzucane, a jego znak to symbol Azowa. Dalej czekajmy i pokładajmy nadzieję w Konfederacji. Niczym powtarzam, już to powtarzam od wielu lat, niczym nie różni się Konfederacja w kwestiach zasadniczych od partii telewizyjnych, partii warszawskich. Niczym. Ale może to taki trend jest, żeby być zauważonym przez media głównego nurtu, trzeba łamać polskie prawo, obrażać narody, obrażać głowy państw. I w to pan Mentzen się pięknie wpisuje. Dlatego nie widzę różnic między Mentzenem a tymi z PO czy z PiSu. Tu mamy, proszę Państwa, pana Kuźniara, który był doradcą prezydenta Komorowskiego. Jak wiemy, za czasów Platformy Obywatelskiej było wielkie parcie na włączenie się do wojny na wschodzie Ukrainy w 2014 roku. Niektórzy już nie pamiętają, ale tak, Platforma parła jak dzik do tego, żebyśmy się uwikłali w wojnę. Na szczęście nie zadziałało i dzięki temu mieliśmy 8 lat spokoju. Pan Kuźniar jako doradca Bronisława Komorowskiego, jak to wszyscy podejrzewam doradcy Bronisława Komorowskiego, chcieli nas militaryzować i zmuszać do tego, żeby później ktoś, kto nami rządzi, czyli Wall Street, wykorzystało nasz potencjał militarny. To dzisiejsze wypowiedzi z TVN-u, posłuchajcie, jakie to jest obrzydliwe.
Pycka. Ta wojna weszła w fazę trzecią, fazę bandytyzmu. To jest coś, gen bandytyzmu jest obecny w polityce rosyjskiej od bardzo dawna, od czasów najazdów mongolskich, tatarskich. Proszę Państwa, gen bandytyzmu jest obecny w polityce rosyjskiej od dawna, od czasów najazdów mongolskich. No wyobrażacie to sobie? To jest, proszę Państwa, ten człowiek doradzał prezydentowi kraju. Gen bandytyzmu. Jednocześnie Rosjanie niestety mają tę przewagę, że oprócz tego, że mają w genach zdolność do zachowań bandyckich, Putin jest tego modelowym przykładem i właśnie to praktykują, to jeszcze... Proszę Państwa, Rosjanie mają geny bandyckie, mają odruchy bandyckie. Jeszcze jedna wypowiedź. Dlatego to, co jest obowiązkiem po naszej stronie, to Rosjanie muszą tę wojnę przegrać w sposób maksymalnie bolesny. Po to, żeby nie stanowić zagrożenia nigdy w przyszłości dla Europy, ale również po to, żeby ta porażka rosyjska, która się rysuje, niezależnie od tego, jak się to terytorialnie skończy... Naszym obowiązkiem, no do kogo on to mówi? No do nas, Polaków. Naszym obowiązkiem, mamy obowiązki się okazuje takie, jest zapewnić Rosjanom maksymalną klęskę, żeby już tam na kilkadziesiąt lat nie byli w stanie się podnieść. Proszę Państwa, to jest nowy trend. Znamy te trendy, zmasowany atak przez media głównego nurtu, z udziałem wszystkich, co to niby tam są opozycją dla siebie. I ja boję się, że oni to dopną. Bo nie było nigdy takiego zmasowanego ataku na nasze umysły. Także o co chodzi? Niewątpliwie Putin i jego otoczenie są zdolni do użycia broni nuklearnej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Mentalnie, moralnie, to są ludzie całkowicie podwinni hamulców, prawda? I prawnych, i moralnych. To jest zupełnie inny gatunek, powiedziałbym, człowieka, jeżeli tak można powiedzieć. Dlatego... Rosjanie, Putin to inny gatunek człowieka. Proszę Państwa, no to jest wypowiedź pana Mencena, tylko troszkę bardziej radykalna. Źle nam wróżę, jeżeli chodzi o takie postawy. Proszę Państwa, a Putin opowiedział żart. Syn spraszał tu papę. Syn pyta ojca. Czemu tak chłodno? Tato, dlaczego jest tak zimno? On mówi, потому что bo Rosja napadła na Ukrainę. Dziecko pyta, a co my mamy z tym wspólnego? A my wprowadziliśmy sankcje przeciwko Rosjanom. Po co? Żeby im było źle. A my to Ruski? Tata, to my Rosjanie? Gen przestępcy, tak? To jest gen. To jest przestępca, a to są porządni ludzie. Trzeba zniszczyć Rosję. Kosztem obywateli oczywiście, a jak się nie da zniszczyć Rosji? Z jednej strony mówią nam, że Rosjanie, Putin są w stanie użyć broni nuklearnej. W tym samym czasie mamy tłumaczone, że to będzie koniec świata. Ale jednocześnie mamy w tym samym czasie mówione, że my i tak musimy. No to doczekamy się katastrofy nuklearnej. Rozumiecie, kto tu ma jakie geny? I proszę Państwa... dzisiejsza nawalanka z TVP, z którą, proszę Państwa, ja się zgadzam. Przepraszam, ale w końcu coś TVP powiedziało sensownego. Tak, jest wzrost agresji w wypowiedziach polskich polityków, odczuwalny, ale jaka jest tego przyczyna? Proszę Państwa, no dziki jest w nas, tak? Mamy geny po praprzodkach, którzy to nasi praprzodkowie, żeby przeżyć, no musieli zabijać. No to są fakty. Ale proszę Państwa, dziś żyjemy w czasach, gdzie rządzi prawo, tak? Już stwierdziliśmy, że w czasie pokoju żyje nam się najlepiej, najbardziej się rozwijamy, mamy większe możliwości. I wykształciliśmy coś takiego jak właśnie organy ścigania, system prawny, którym w każdym kraju zarządza premier. I proszę Państwa, jakiś dziwny facet, ja go powinienem Państwu najpierw pokazać, przyszedł do biura pana Kaczyńskiego i chciał go podobno zabić. No, internauci się śmieją, że to wszystko jest ustawka. Wyglądało to dość groteskowo. Popatrzmy przez chwilę.
Ja do Kaczyńskiego, mówię o co chodzi. Ja do Kaczyńskiego. A co jest Ja do Kaczyńskiego. Do idę i wie, że do niego idę. Pan go zawołał, bo pan nie wie o co chodzi. O co chodzi, nie mam zamiaru się dowiadywać. Tak jest zachowanie. Nie będzie pan z tej strony. Dlaczego? Jak pan nie otworzy drzwi, to wybije i pana zabije. No, chcesz zobaczyć? Chcesz się kurde zmierzyć? Wołaj Kaczyńskiego. Jestem niepoważny. Jestem najbardziej poważnym człowiekiem na świecie, a ty zaraz będziesz martwy. Wołaj Kaczyńskiego. Wołaj Kaczyńskiego. Do kurde nędzy. Internauci mówią, to niemożliwe, żeby ten człowiek doszedł do tego miejsca. Musiałby najpierw przejść furtkę. Ale proszę Państwa, Panie Morawiecki, ja Pana oskarżam o tę prowokację. Ja Pana oskarżam o brak odpowiednich działań. Ja Pana oskarżam o tolerowanie podnoszenia atmosfery w naszym kraju. Jest wielce prawdopodobne, że Panu na rękę jest przerzucanie odpowiedzialności na jakiegoś tam Kaczyńskiego za to, co pan robi i za to, czego pan nie robi. Nie wypełnia pan swoich obowiązków. Jakże skutecznie działają służby pod pana zarządem w kwestii ścigania ludzi, którzy na przykład powiedzieli hello. Jakże skutecznie. To i wyroki się nawet znajdą. A jeżeli chodzi o tych, którzy grożą śmiercią masowo, to pana skuteczność jest taka, że wygląda, jakby to było panu na rękę, jakby pan hodował tych wszystkich ludzi, którzy się agresywnie zachowują. Łącznie z ludźmi, którzy są, a być może przede wszystkim, fanatykami Konfederacji. I ta pana ponoć zajadła opozycja, co to zaraz państwu pokażę materiał. Wygrażają i dochodzi do takich sytuacji. To pana wina jest. To jest wizerunek kraju, który pan prowadzi już od wielu, wielu lat. Proszę Państwa, to jest w ogóle jakaś dziwna sytuacja. Ochroniarz zostawia otwarte drzwi, wychodzi do jakiegoś walniętego człowieka, nie wiedząc, czy czasami on tu nie ma kogoś do pomocy i czy nie zostanie załatwiony i wtedy otwarta droga do tego Kaczyńskiego. Proszę Państwa, to jest surrealistyczna sytuacja. No i tam ochroniarz się z nim już dalej kotuje. Nie wiadomo, jak się to skończyło. No i na skutek tej sytuacji skompilowali ileś wypowiedzi tych z Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, ja się z tym zgadzam. To Platforma Obywatelska zaczęła podnosić atmosferę, a Morawiecki to toleruje. Na siedzibę Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie kolejny agresywny mężczyzna zaatakował biuro jednej z posłanek tej partii. We Włodawie agresor groził śmiercią poprzez, tu cytat, utopienie w szambie pracownicy biura Moniki Pawłowskiej. O szczegółach Adrian Borecki. Zastraszał mnie, że utopi mnie w szambie. Mówił, że zniszczy biuro. Pracownica biura poselskiego Moniki Pawłowskiej w obawie przed hejtem nie chce pokazywać twarzy. Był agresywny, był wulgarny, uderzał kilkakrotnie ręką w stół. Napastnik został zatrzymany, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Cały czas jestem poddawana już od ponad roku hejtowi. Czy to poprzez drogę SMS, czy na Messengerze życzą mi cały czas śmierci, żebym zdechła, że jestem taka, owaka. Jak wskazuje Oczywiście nie ma dla zwykłych ludzi, którym grożą śmiercią, nie ma TVP czasu antenowego, TVP nie czyta forów, nie widzi tego hejtu. Oczywiście pan Morawiecki też nie widzi, a posłanka Prawa i Sprawiedliwości no, żali się, że to i sugeruje, że to wina tych z Platformy. Cały materiał jest w ogóle o tym. Jakby nie rozumiała, że krajem rządzi jej kolega partyjny Mateusz Morawiecki, który ma pod sobą wszystkie możliwe służby. Posłanka, seria ataków na osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością nie są przypadkowe. To hodowanie nienawiści właśnie teraz zbiera swój plon. Żaden polityk, żaden nie powinien używać argumentów siły. To świadczy o jego słabości, zwłaszcza, że jako narzędzia wykorzystuje swoich potencjalnych wyborców. Mówię tutaj o Donaldzie Tusku i o Platformie Obywatelskiej. To przecież... Dlatego my, społeczeństwo, wytworzyliśmy odpowiedni system prawny, organy ścigania, którymi zarządza w tym wypadku kolega partyjny premier Morawiecki, żeby z nich korzystać.
Ale nie, proszę Państwa, oni z tego nie korzystają. Oni to hodują, oni to podsycają. A blokowani są ci, którzy apelują o nieagresywne zachowanie. Rozumiecie coś z tego? Przecież to jest komedia, oni robią to specjalnie. Oni ich hodują, żeby później wychodzić na męczenników, żeby przed nieświadomym elektoratem wyglądali jak ci, którzy walczą z jakimiś siłami ciemności, że oni dopiero dochodzą do władzy, oni jeszcze nie są u władzy, bo im przeszkadzają jacyś tam. Proszę Państwa, mają do dyspozycji cały budżet państwa, żeby zrobić z tym porządek. Nie robią. Wina Tuska. Po tych nawoływaniach Donalda Tuska wychodzimy na pole, żeby się bić. Trzeba mieć naprawdę determinację, mięśnie i gotowość do poważnego starcia. Rozpoczęłaś... Absolutnie, proszę Państwa, absolutnie Tusk jest tu winny. Tego typu języka nie może być w tak poważnych mediach jak media głównego nurtu. Absolutnie nie. I tutaj też ponoszą winę ci, którzy są elektoratem, fanatykami Platformy Obywatelskiej, że tolerują tego typu agresywne zachowanie. Jedna partia i druga partia ma nieświadomych wyborców. Potem się dziwimy, to cytat z piosenki Mezo, to był skurwiel, ale to był nas skurwiel. I to tak oni traktują tych swoich liderów, w których się zakochali. A później jest jak jest. A później nie dziwmy się, proszę Państwa, to podnoszenie atmosfery, to budowanie agresji jest bardzo potrzebne do tego, żeby nas też wpuścić w wojnę. Bo społeczeństwo sflaczałe, bo społeczeństwo nastawione pacyfistycznie do życia nie da przyzwolenia na wojnę. Morawiecki hoduje nas na wojnę. A przy okazji wykorzystują to do sporów, do przekonywania tych swoich nieogarniętych wyborców. Cała seria ataków. We wtorek agresywny mężczyzna siłą chciał wejść do siedziby PiS na Nowogrodzkiej. Śmiercią groził ochroniarzowi. Reakcji Donalda Tuska na agresję się nie doczekaliśmy. Za to jego partyjni podwładni bronią agresora. Wygląda, że typ z biura PiS zaatakował jakiegoś chorego chłopaka. To skandaliczny wpis rzecznika... Proszę Państwa, sami widzimy, kto jest w Platformie Obywatelskiej. Ludzie, którzy w ogóle nie rozumieją rzeczywistości. No to był akt agresji. Tylko dlaczego nie ma na przykład wołania o dochodzenie, kto stymulował tego człowieka? Jaka jest przyczyna? Proszę Państwa, w ogóle nie ma badania przyczyn tego typu agresywnych zachowań. A może przyszli do niego jacyś ludzie, znaleźli się w jego otoczeniu i przechwalali się, kogo oni tam nie załatwili w życiu i była to celowa akcja na programowanie słabego psychicznie mężczyzny do tego, żeby poszedł i pobił ich rekordy. Stara jak świat taktyka. Stosowana też przez ludzi Platformy Obywatelskiej. Ja znam z życia tego typu sytuacje, gdzie przebywając z niektórymi z nich, byłem w ten sposób zagadywany. O, tu w tym miejscu byłoby fajne miejsce, żeby tu snajper był, tu by można było zatruć wodę. Moje reakcje były kategoryczne. Przestań w ogóle przy mnie takie rzeczy wypowiadać. Trzeba reagować na tego typu podszepty. Oni naprawdę są po szkoleniach i wiedzą, jak podpuścić niezrównoważonego psychicznie człowieka. Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, Bartosza Domaszewicza, radnego Platformy Obywatelskiej. Odbieram jako nawoływanie do nienawiści politycznej, do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam wrażenie, że politycy Platformy Obywatelskiej postawili sobie za główny cel atak. To jest odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej, bo to oni dolewają oliwy do ognia. Powinni wziąć po prostu za to odpowiedzialność, jeśli... Ale pani redaktor... No dobrze, ale no to gadka do Władka. No wy tylko będziecie się beksać w mediach głównego nurtu, a nie zawiadomicie organów ścigania, a nie wymuszacie na Mateuszu Morawieckim. No przecież rolą dziennikarza jest krytykować tych, którzy sprawują władzę, wydatkują pieniądze publiczne. Panie Morawiecki, jak pan wydatkujesz pieniądze publiczne, że dochodzi do tego typu... Proszę Państwa, oni wszyscy wiedzą, że Platforma stymuluje ludzi na agresję i nic z tym nie robią. No to jest... I cały czas piastują tak ważne funkcje. To podajcie się wszyscy do dymisji, bo wy jesteście bezradni w tym momencie.
Mógłbym jeszcze tego utyskiwania Państwu puścić następne 5 minut, ale nie wyrobię z innymi tematami. Oni tak właśnie nam odwracają uwagę pierdołkami, choć bardzo ważnymi rzeczami, ale proszę Państwa, najważniejsze jest, żebyśmy się nie dali wplątać do wojny i żebyśmy w końcu zrozumieli, jak fatalnym premierem jest Mateusz Morawiecki. Jak trzeba, to Mateusz Morawiecki potrafi użyć służb i kogoś tam spacyfikować. Proszę Państwa, jak trzeba, to potrafi. A kiedy trzeba? Kiedy w grę wchodzi jego interes? O tym Gazeta Wyborcza. Afera podsłuchowa. Jak CBA szukało zaginionej taśmy Morawieckiego u właściciela tygodnika Wprost, u pana Lisickiego na początku 2019 roku? CBA przeszukało mieszkanie właściciela tygodnika Wprost. Szukano niepublikowanych nagrań z afery podsłuchowej. Zdaniem wspólnika Lisickiego, wydawca Wprost ma nagrania, które się nie ukazały. Wśród nich taśmę kompromitującą premiera Morawieckiego. Proszę Państwa, my się powinni... A co? Proszę Państwa, już tyle wyszło spraw tajnych, niejawnych, że upublicznienie taśmy, która jest podobno na Morawieckiego, powinno być naszym głównym żądaniem. Nie może tak być, że premier kraju ukrywa jakieś tajemnice przed narodem, a naród jest uzależniony od niego, do tego stopnia, że możemy zostać wpuszczeni w wojnę. No i tu Mateusz Morawiecki potrafi błyskawicznie zareagować, proszę bardzo, na podstawie tylko pogłoski, tak? No bo pewności pewnie nie miał. Na podstawie pogłoski wysyła służby do właściciela Wprost. No wyobrażacie sobie, jaka nadgorliwość? Ja uważam, że on sobie pomyślał, jak on ma to, co ja tam naprawdę mówiłem, to muszę się bać. To tak było. To tak było. Jak jest w naszym kraju z tą sytuacją związaną z sankcjami, czyli z tego dowcipu, który powiedział Władimir Putin, no to już Państwu czytam. PGE wypowiedziało umowy firmom znajdującym się w strefie ekonomicznej w Stalowej Woli. Po prostu polikwidowało umowy, mimo że były na jakiś czas, to zerwało te umowy, bo wiecie, w umowach jest konkretna stawka za metr sześcienny gazu, za kilowat energii i okazuje się, że Polska Grupa Energetyczna, spółka Enesta, wypowiedziała te umowy, bo ceny wzrosły. Zerwała umowy. Proszę Państwa, skandal. Ale to świadczy o tym, w jakiej sytuacji jesteśmy ekonomicznej. Ale proszę Państwa, uważam, że te umowy, to zerwanie tych umów, szczególnie w Stalowej Woli, gdzie przecież PiS rządzi w Stalowej Woli, to taka baba w babie. Tak się składa, że zerwano umowę amerykańskiej firmie, a więc na horyzoncie gigantyczne odszkodowania. Gigantyczne. Tak się to zapowiada. Ja już dziś Państwu mówię, że skończy się to gigantycznymi odszkodowaniami od polskiej spółki dla firmy amerykańskiej. Wspomnijcie moje słowa. Ale to już są jaja, proszę Państwa, żeby zrywać umowy, to już są jaja, mimo gigantycznych zysków dla firm energetycznych. A jak jest ze zwykłymi takimi polskimi przedsiębiorcami, co to nie pójdą do sądu i nie wydębią odszkodowań? No chyba, że się władza zmieni. Ale czy oni to rozumieją? Niektórzy rozumieją, niektórzy z nas to rozumieją. Bardzo szanujemy tych przedsiębiorców. Proszę Państwa, właścicielka tarnogórskiej pizzerii u Wronów, ta jedna z najsłynniejszych tam w okolicy pizzerii, zamyka działalność ze względu na wysokie opłaty. I dwa zdania tu wyjaśnienia. Proszę Państwa, są typy biznesów, które wymagają energii przez cały rok. A są typy biznesów, które oprócz tego, że wymagają energii przez cały rok, to jeszcze w okresie zimowym ze względu na koszty ogrzewania. No i najprawdopodobniej najpierw właśnie padają te firmy, które już zostały dotknięte wysokimi cenami, no bo na przykład taką pizzę trzeba wypiec, tak? No, trzeba zużyć energię, gaz czy prąd, są różne typy pieców, więc pani już obliczyła, że do tego jeszcze dojdzie ogrzewanie w okresie zimowym, no to już się zamknęła.
od stycznia będą jeszcze większe podwyżki. Tak więc jeżeli ktoś już dokłada, to pomyślcie Państwo, czy nie zawiesić działalności. Ja mówię szczerze, to będzie bardzo bolało. Oczywiście jest to zgodne z interesem kapitału z zagranicy, ale pójdziecie na dno, będziecie, przepraszam, już nie chcę powiedzieć, jakie głupie pomysły Wam mogą przyjść do głowy. Pomyślcie, zawsze jest rozwiązanie. Ach, nie będę już dalej. Proszę Państwa, a sytuacja jest karygodna, jeżeli chodzi o zarządzanie przez Mateusza Morawieckiego. No i teraz, czyja to jest wina? Do tych wszystkich, co Kaczor, Kaczor krzyczą. Ja nie bronię wcale Kaczyńskiego, ale Kaczor nie ma nic do tego. Kaczor jest tylko po to, żeby odwracać uwagę od Mateusza Morawieckiego. Drastycznie zwiększyła się liczba odmów przyłączenia prosumentów do sieci energetycznej. Chodzi o to, że jeżeli ktoś założył panele fotowoltaiczne i na przykład używa tej energii do swojego domu czy gospodarstwa, a ma jej więcej, no to może wpuszczać do sieci, tak? Sprzedaje sieci, sam potem jakieś tam ma rabaty, czy to kupuje, no nieważne, to już nieważne. No to proszę Państwa, odmawia się tym ludziom. Nie będziemy Was przyłączać do sieci. No rozumiecie coś z tego? Jest kryzys energetyczny. Firmy wypowiadają umowy tam w strefach, pizzerie się muszą zamykać, bo za droga energia jest, a darmowa, z punktu widzenia sieci energetycznych, darmowa energia od tych wszystkich, którzy pozakładali te mini farmy fotowoltaiczne, a Morawiecki i jego podwładni odmawiają ludziom zasilania sieci energetycznych własnym prądem. No przecież to jest sabotaż. Ktoś powie, to jest działanie na rzecz Putina. Tam jakiś taki jest dziennikarz, który ciągle udowadnia związki, proszę Państwa, Prawa i Sprawiedliwości z Putinem. Przecież to jest jakiś koszmar. To jest mniej więcej jak udowadniać związki Konfederacji z Putinem. To jest mniej więcej taki sam poziom głupawki. Proszę Państwa, to pozornie jest logiczna bajka, że tak, Morawiecki specjalnie blokuje produkcję prądu, żeby Putin mógł osiągnąć wyższe ceny. Nie żeby Putin mógł osiągnąć wyższe ceny, tylko żeby wielkie korporacje mogły osiągnąć wielkie ceny. Ci, którzy żonglują cenami energii na giełdach, to pod nich jest, a nie pod Putina. Rozumiecie? Proste? No proste teraz, tak? Więc bez żartów. Tak, to jest specjalne działanie. Tu nie mamy żadnej wątpliwości, to nie jest żadny tam błąd proceduralny, czy jakiś tam niemoc, czy nadprodukcja prądu, proszę Państwa, bo nie ma czegoś takiego jak nadprodukcja prądu w sezonie grzewczym. Nie ma czegoś takiego. Zużyjemy tyle prądu, ile wejdzie, tak? Żeby ogrzać nasze mieszkania. Kupimy sobie grzejniki elektryczne, przykręcimy kaloryfery, które powiedzmy są woda opalana węglem, a w to miejsce otworzylibyśmy sobie farelki. Ale nie! Ma być droga energia. To jest jedna z poszlak, a w zasadzie dowodów przeciwko działalności udowadniającej, że działalność Mateusza Morawieckiego jest działalnością wrogą nam Polakom, a na korzyść obcych korporacji. I to jest to, o czym mówiłem. Od 2023 jeszcze za 2 miesiące jeszcze nam wzrośnie energia ze względu na to, że, proszę Państwa, dochodzi VAT. Zapłacą polskie rodziny tyle za prąd, ile płacili w tym roku, również w roku przyszłym. Tylko ta nadwyżka będzie obciążona trochę. Najpierw Sasin mówi, że zapłacą tyle, ile płacili w 2022. A Morawiecki mówi o jakiejś drobnej nadwyżce, proszę Państwa, drobnej nadwyżce. Tyle płacili w tym roku, również w roku przyszłym. Tylko ta nadwyżka będzie obciążona trochę wyższymi kosztami na przyszły rok. A co to znaczy trochę wyższymi kosztami? No to wynika z tej tabelki. Proszę Państwa, w tej chwili jest 5% VAT, ale wejdzie 23% VAT. Więc jaka tylko drobnostka? Wejdzie też ten limit 2000 kWh, a jak wiemy, 2000 kWh pobiera komputer, który stoi u nas w domu i tam go nie wyłączamy. Już pomijam inne sprzęty. To jest dramat. To wszyscy, to większość Polaków już w połowie roku będzie płaciła po nowej stawce, a nowa stawka, proszę Państwa,
to jest 98% więcej, jeszcze więcej, już od tych wysokich cen, przy których się zamykają polskie biznesy. Dopiero nam zrobią Armagedon. I robią to celowo, przykład tych OZE, tak, odnawialnych źródeł energii, których nie chcą podłączać do wspólnej sieci. No i skutek tego, proszę Państwa, co.com w Polsce jest największy na świecie wzrost bankructw przedsiębiorstw w Polsce. Bo proszę Państwa, nie macie robić tu biznes, nie mamy robić biznesu. My tu mamy postępować zgodnie ze strategią Morawieckiego, Mencena i takich kuźniarów. Mamy tu się, proszę Państwa, szykować na wielkie wyrzeczenie ukraińskie. Tu nie ma być biznesu. Tu ma być... Najlepiej, proszę Państwa, gdybyście wszyscy pozamykali swoje przedsiębiorstwa i żeby Was w mundury uprać. Kanada dostarczy nam mundury zimowe, wiecie, tak to będzie wyglądało. Będą za nas trzymać kciuki i dostarczać nam jakieś tam pociski. Tak to widzę. Proszę Państwa, największy na świecie wzrost niewypłacalności przedsiębiorstw to w Polsce. Według raportu Allianz liczba niewypłacalnych firm na świecie wzrośnie o 10%, a w Polsce po trzech kwartałach jest 129% więcej niewypłacalnych firm i proszę Państwa, ta krzywa rośnie. Rządy Mateusza Morawieckiego. Rząd to są rządy Mateusza Morawieckiego, którym to rządom przyklakuje pan Sławomir Mencen, a Putin opowiada po prostu dowcip, bo już co może zrobić na tę głupawkę zwaną pomocą, pomaganiem, tak? Oczywiście tam w nosie mają ci, którzy prą do kontynuowania tej pomocy, czyli wojny, że w szkołach polskich dzieci uczą się w 15 stopniach Celsjusza. No to choroby będą się rozmnażały, więcej będziemy rodzice brali wolnego w związku z tym. Świetna sprawa, tak? Wszyscy zadowoleni, gospodarka kwitnie. Do tego dochodzi, że ludzie sami się składają na ogrzewanie do szkół, żeby ich dzieci w szkołach nie pociągały nosem. Do tego stopnia dochodzi. Ale nie, jak tylko Mencen ma czas, to w mediach głównego nurtu tłumaczy to, co Państwu pokazywałem. Na co wydali te pieniądze? Oprócz tego, że wydali na Ukrainę, no to jeszcze wydali na przykład na przekop Mierzei Wiślanej. Już Państwu opowiadałem o tym przekopie, on jest donikąd. Sama ta rzeka Elbląg, ten jakby kanał elbląski, jest za płytki, żeby można było tam jakieś masowe produkty spławiać. Zresztą nie wiem skąd dokąd i tak dalej. A do tego rząd mówi, że nie, te 800 metrów od Zalewu Wiślanego do Elbląga, no to miasto Elbląg musi sfinansować. Ten port, wiecie Państwo, ten kawałek nabrzeża, to Elbląg musi sfinansować, jak chce mieć dostęp do... Także zrobili po prostu przekop donikąd, tak sobie zrobili, a my się mamy cieszyć. Cieszyć się powinniśmy na przykład też z tego, że policja polska będzie jakoś wyglądała. 10 milionów złotych jest przeznaczonych na 40 nowych radiowozów i to nie jest nic złego. Niech policja ma te radiowozy, ale zastanawiam się, jak, proszę Państwa, w policji, nie mówię o zwykłej firmie, gdzie wiadomo, że pracują złodzieje, tak, i chcą okraść Morawieckiego budżet, ale jak się w takiej policji ustala przetargi, to naprawdę za Boga nie mogę tego zrozumieć. Proszę Państwa, bo mają to być takie, a nie inne samochody i któryś tu z dziennikarzy obliczył, że na te dane, które podała policja w przetargu, łapie się Volkswagen Tiguan Allspace, Skoda Kodiaq RS, Touareg 4Motion, BMW X5, Mercedes GLE. Podaje się na przykład, że nie powinien być dłuższy niż tyle i tyle centymetrów, że nie powinien mieć mniej niż tyle i tyle koni.
I wychodzi potem na końcu, że to jest na przykład jeden typ samochodu. Jak oni ustalają te parametry? Czy to jest tak, że któryś tam z tych oficerów, takich urzędników policyjnych, po prostu otwiera broszurę i patrzy, który samochód by pasował, tak, pod ich wytyczne, sprawdza jego dane techniczne i w ten sposób tworzy zamówienie? Czy idzie na przykład do garażu i sprawdza, czy w tym garażu jest tyle i tyle miejsca? No, ja uważam, że raczej rżnie z danych konkretnego samochodu, a to już tak nie powinno być. No chyba, że to jest firma, wiecie, przestępcy, no to czyli przedsiębiorcy, no to wtedy tak, ale żeby na policji tego typu ramy były tak precyzyjne, to wiecie, trochę mi się to nie podoba. W zamian mamy ciekawostki. My lubimy takie ciekawostki, takie fajne, monumentalne wondery, taki wow efekt wywołujące. Gigantyczne godło Polski ze 100 tysięcy drzew, są już pierwsze zdjęcia, nadleśnictwo. Lipusz opublikowało zdjęcie, proszę Państwa, posadzili wśród drzew iglastych, pewnie drzewa liściaste i wyłania się godło Polski, orzeł z koroną. Ciekawe, czy starego, czy nowego typu. To mi przypomina troszkę czasy Hitlera, gdzie masowo w lasach Niemiec sadzono drzewa, żeby były w kształcie swastyki. Tego typu błyskotki robiły wrażenie na ciemnych Niemcach z lat tam 30., 40. Hitler operował na naiwności niemieckiej, dlatego stała się ta tragedia pod tytułem II wojna światowa. To w ramach zadośćuczynienia za to zimno, za te wydatki, za długi, tak? Te radiowozy są za długi, no to mamy fajnie nasadzone drzewa. O, jakie fajne, jakie to będzie fajne, jakie ciekawostka turystyczna. I proszę Państwa, nie podejrzewałem, że to powiem, ale ogólnie proszę nie zakochiwać się w tym człowieku, choć na pewno jest zdroworozsądkowym, cwanym politykiem. Mówię tutaj o Leszku Balcerowiczu, ale wydaje się najbardziej sensowny w tej chwili ze wszystkich w ocenie sytuacji w Polsce. Morawiecki doprowadził do zapaści błędną polityką ostatnich 6 lat. No proszę bardzo. No potrafi znaleźć winnego. No dobrze. Paskudny człowiek. Dużo złego zrobił, ale tu ma rację. Jako jedyny. Może jeszcze hajsu nie dostał. Może jeszcze hajsu nie dostał, żeby mówić inaczej. Jest lekka nadzieja, że Unia Europejska, głównie Niemcy, swoimi działaniami, choć też Republika Federalna jest pod kontrolą Wall Street, ale nie dopuszczą do rozlania się wojny dalej niż tamten rejon chersoński, zaporoski. I coś trzeba zrobić będzie, żeby jednak Unia Europejska nie miała wpływu na to niebezpieczne dla nas zjawisko. No i chyba już też się wyłania wizja przyszłości. O tym Business Insider. Rok temu TSUE, ten Trybunał Europejski, nałożył na Polskę karę 1 000 000 euro dziennie. I proszę Państwa, zapomnieliśmy, że ten licznik cały czas bije, a Mateusz Morawiecki nie zamierza zmienić prawa w Polsce, nie zamierza zrobić tam porządku chyba z tym sądownictwem, bo to o to poszło. I dziś już ta kara urosła do 1 700 000 000 euro. Najprawdopodobniej już Mateusz Morawiecki się z tego nie wycofa, a skończy się to wyrzuceniem nas z Unii Europejskiej. To i jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy. Już Unia nie chce nam dawać jakichś pieniędzy, do tego jeszcze mamy płacić kary za działalność Mateusza Morawieckiego. I proszę Państwa, naprawdę na rękę będzie jemu i jego podwładnym. Może to być tuż po śmierci Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy Morawiecki przejmuje PiS i co, proszę Państwa, i coś się zmieni? Dobrze, ci wszyscy, którzy teraz krytykujecie Kaczyńskiego, że to jest jego wina. A gdyby Kaczyński na przykład dziś umarł, wyobraźmy sobie taką sytuację. To co? To kierunek działań rządu się Mateusza Morawieckiego się zmieni? No przecież wiecie, że się nie zmieni.
a może nawet jeszcze będzie bardziej radykalny. Więc kogo wy krytykujecie? No wyobraźcie, taką symulację zróbmy. Dziś Jarosław Kaczyński umiera. Jest jakaś odmiana? Nie ma. Bo tym wszystkim zarządza Mateusz Morawiecki. Także proszę Państwa, te wszystkie wysiłki, które mają nam wmówić, że to nie Mateusz Morawiecki, tylko Jarosław Kaczyński, to jest odwracanie uwagi. No pierwszy podejrzany jest sam Morawiecki, że tym wszystkim steruje, tym całym hejtem na Kaczyńskiego. Blog pana Huberta Zamoyskiego opisujący kuriozalne zachowanie Kukiza. W Kukiza też ludzie patrzyli jak święty obrazek, jak teraz w Konfederację. Już coraz mniej, już Konfederacja to jest nisza. Dlatego ja się cieszę, że oni tam w mediach głównego nurtu te swoje głupotki opowiadają, bo wtedy PO i tam PiS, Lewica musi troszkę ustąpić swojego elektoratu, tak? Posunąć się w tej coraz bardziej wąskiej ławce. Mi to się podoba. Proszę Państwa, zrezygnujcie z popierania Konfederacji, a zobaczycie, że system nie pozwoli jej utonąć i będzie musiał troszkę swojego elektoratu oddać. Wiem, co mówię, tak to działa. Chodźcie do nas, chodźcie do nas. Wielu z Was jest bardzo wartościowych. Co opisuje pan Hubert Zamoyski, to pomysł Kukiza, który, proszę Państwa, gdyby z PiS-em było tak fajnie, jak to pokazują w mediach, że tłumy chorągiewkami machają i tak dalej, to by takie numery nie były potrzebne. Najwidoczniej z PiS-em jest już bardzo źle. Proszę Państwa, Kukiz chce zmienić ordynację wyborczą. To jest no hit, to jest hit. Na taką, która da więcej głosów Prawu i Sprawiedliwości. Jedna z takich manipulacji to gerrymandering. Już Państwu mówiłem, że tak się kroi granice okręgów wyborczych, żeby mieć więcej głosów, tak? To jest coś w rodzaju gerrymanderingu, ale usprawnionego. Ja Państwu przeczytam ten artykuł, a potem nieco wytłumaczę. Wczoraj zrobiło się głośno o rewolucyjnym projekcie, no chamskim projekcie, proszę Państwa. Nie wolno przed wyborami takich numerów robić. Projekcie Kukiza odnośnie zmiany ordynacji na mieszaną. No patrzcie, jaka niewinna nazwa. Ordynacja mieszana. Miałoby to polegać na pozostawieniu 41 dotychczasowych okręgów, w których będzie wybierana połowa z dotychczasowych mandatów, czyli nie 460, a połowa, 230, w tych 41 okręgach. Ciekawostka, prawda? Czyli trudniej będzie zdobyć mandat partiom mniejszym, komitetom mniejszym. Trudno będzie zdobyć mandat, bo silniejszy najpierw ma przydzielony mandat. Pozostali kandydaci mają być wybierani w JOW-ach wewnątrz tych okręgów. Okręgi w okręgach, proszę Państwa. Czyli dobry analityk przeprowadzi analizę, że no, w dotychczasowym okręgu, na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, w okręgu numer 5, że jest szansa na, do tej pory było powiedzmy 12 mandatów. Ja się mogę mylić, że jeden mandat, nieistotne, że 12 mandatów. To teraz w okręgu numer 5 na tych samych zasadach będziemy mogli tylko 6 posłów wybrać, a 6 będzie zadysponowanych do jakichś małych okręgów wewnątrz, w których będzie obowiązywał system JOW, ten wredny system, ten wredny, co to chciano nam podrzucić, jak tam wir czy coś takiego. To są takie głupie pomysły, których się nie da na naszą korzyść wytłumaczyć. I proszę Państwa, jeżeli na przykład powiedzmy w takim Inowrocławiu PiS miałby szansę na 50% głosów i jeden głos, to tam właśnie wpieprzą ten okręg jowowski. Rozumiecie? To na tym to polega. Wszędzie będzie normalnie, jak do tej pory, czyli powiedzmy PiS weźmie 3 mandaty, PO weźmie 3 mandaty, a jeszcze do tego ustanowią kilka okręgów, w których PiS uzna, że trudno mi jest wymienić jakieś takie miejscowości, ale w ten sposób w pewnych regionach kraju tylko PiS może wziąć mandaty z konkretnego okręgu. Tak mogą zrobić. I dzięki temu znowu będą rządzić, bo zrobią szachermacher z ordynacją wyborczą. Bardzo niebezpieczne działanie.
I użyli do tego Kukiza. No, Kukiz wiadomo, że służy na dwóch łapkach. Bloomberg wspiera pana Bidena. Przerzucam się teraz troszkę na sprawy międzynarodowe. Bloomberg wspiera pana Bidena i opisuje krach na rynku nieruchomości na świecie. Proszę Państwa, dzieje się to na światowych rynkach nieruchomości. W szczególności Bloomberg wymienia Wielką Brytanię, Szwecję, Chiny, Kanadę czy Australię, w których spadki cen przyspieszają w ogromnym tempie, spadki cen mieszkań. Zjawisko ma charakter globalny, ale Stanów jako główny trend tutaj nie ma. To oznacza, żyjecie w stabilnym kraju, patrzcie, wszędzie jest źle. I no, ta narracja w mediach amerykańskich już od kilku miesięcy, no gdzieś od dwóch już jest na dobre. Po co to jest? Po to, żeby Amerykanów przekonać do rządów Bidena. Proszę Państwa, dziś może mi już czasu nie starczy, ale pan Biden właśnie oświadczył, że jest jedynym politykiem na świecie, który tak długo przebywał z Xi Jinpingiem. To jest pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Chińskiej Republiki Ludowej. I w ten sposób uspokaja zaniepokojonych Amerykanów, że wojny z Chinami prowadzić nie będzie. Czyli jestem poważnym politykiem, możecie brać mnie pod uwagę w przyszłych wyborach, widzicie, zapewniam wam spokój i stabilność. Tu media amerykańskie dwoją się i troją, żeby pokazać pana Bidena, który wywołał wojnę, niemal trzecią wojnę światową, że jest politykiem stabilnym, że ma dobre układy na świecie, że jest lubianym. To samo dotyczy oświadczeń. Rzecznik Białego Domu, pani Karyny Jean-Pierre, czy jakoś tak, która wypowiada stosunek rządu pana Bidena do potencjalnego użycia bomby, tej brudnej bomby na terenie Europy, czyli Ukrainy, że Stany Zjednoczone no nie widzą takiego zagrożenia ze strony Ukrainy i ze strony Rosji. Proszę Państwa, to też jest wypowiedź, która ma uspokoić Amerykanów, bo Amerykanie nie boją się wojny konwencjonalnej, bo są bardzo daleko. I jak tylko podniosły się te obawy o użycie bomby atomowej, co może wywołać konflikt światowy, to Amerykanie się zaniepokoili i tu znowu Biden przychodzi z pomocą sobie samemu i jego otoczenie tłumaczy: my nie widzimy takich rozgrywek, my nie widzimy takiego niebezpieczeństwa, żeby Amerykanie się uspokoili, bo najprawdopodobniej Bidenowi bardzo, bardzo spadło w sondażach, to mniej więcej jak sytuacja z Borisem Johnsonem i Liz Truss w Wielkiej Brytanii. To jest specjalna gra Stanów Zjednoczonych na to, żeby Biden kontynuował i wojnę, i swoje rządy. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone to kraj, który dysponują Polską. I teraz chciałem nam uświadomić, kto nas dyplomacją oczywiście, dyplomacją podbił i zmusza do wyrzeczeń. Proszę Państwa, to są Stany Zjednoczone. Do tych ciołków, którzy nami tu zarządzają. Zobaczcie, komu ulegacie. To jest sytuacja gdzieś ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj panie Murzynki ruszają pupami, szpagaty robią na masce i dachu radiowozu policyjnego. Bardzo sympatyczna sytuacja. Nikt nikogo tam nie każe mandatem, bo nie wolno wkurzać społeczeństwa. To jest taki kraj. No to takiemu krajowi ulegliśmy. Jak jest dobrze w Stanach Zjednoczonych, o tym świadczy prezentacja pracy w firmie Twitter. Proszę Państwa, my tutaj wyłączamy energię, my tutaj się kosztujemy, a w Stanach Zjednoczonych dziewczyna pokazuje, jak wyglądają warunki, w których ona pracuje. Twitter oczywiście kosi z całego świata. Państwa muszą płacić Twitterowi potężne kwoty, bo dzięki takiemu medium można obsobaczyć, można obalić rząd. A więc te wszystkie dzieci śmieci, które pracują w Twitterze, mają takie warunki pracy.
Welcome to a day in my life as a Twitter employee. So this past week, went to SF for the first time at a Twitter office, badged in. Honestly, took a moment to just soak everything in. What a blessing. Also started my morning off with an iced matcha from the Perch. Then I had a meeting, so quickly scheduled one of these little pod rooms, which were so cool. They're literally noise canceling. Took my meeting, got ready for lunch. Look how delicious this food looks. Oh my goodness, I was so overwhelmed. Then made my way down to this log cabin area. I don't know what this is. Pokoje, pokoiki relaksacyjne, infantylne gierki, sypialenki. Also found this really cool meditation room. That I thought pokoje do medytacji. I didn't do any yoga, but they have this yoga. Sale do jogi, fitnessu. Had a couple more meetings in the afternoon, had a ton of projects that we needed to knock out. Say hi to my teammates. Went to the library to kind of get some more work done. Obviously had to have ekspresy, our afternoon kawki, coffee, so made espresso. And then before leaving for the day, had some red wine that's on a nawet czerwone wino z nalewaka. Na dachu mamy przestrzeń do opalania się. Takie są warunki w Stanach Zjednoczonych. Panie Morawiecki, wincy pieniędzy tam wpompować w amerykańskie firmy. Wincy pieniędzy, oni mają naprawdę mało. Będziemy takie rzeczy Państwu pokazywać, jakie są warunki pracy w Stanach Zjednoczonych, żeby nam uświadomić, jak działa rząd Mateusza Morawieckiego. A Mencen nam powie, wincy wyrzeczeń, bo to dla nas jest w naszym interesie, mówi ekonomista. Pożal się Boże. Jak działają amerykańskie firmy, proszę Państwa, no to PayPal amerykański okrada swoich klientów, rządy nie reagują, jeżeli ktoś publikuje treści, które PayPal uzna za niewłaściwe i to ukradnie mu pieniądze po prostu, rządy nie reagują, tak korporacje narzucają własne prawa. Jeszcze jedna sytuacja, jak Amerykanie ściągają z całego świata pieniądze. Okazało się, że francuski koncern firma Lafarge, czyli firma, która działa bardzo intensywnie na terenie Polski, która wykupiła za psie pieniądze cementownię i już dawno zarobiła wielokrotność tych cementowni. Cementownie, które budowaliśmy w PRL-u, tak? Które to cementownie nasi ojcowie, nasi dziadkowie stawiali wielkimi wyrzeczeniami. Wtedy BHP było fatalne, proszę Państwa. A dziś Lafarge kosi na tym pieniążki i okazuje się, proszę Państwa, że koncern Lafarge utrzymywał ISIS. Francuski koncern Lafarge utrzymywał ISIS, które rozwalało Syrię. Sponsorował ISIS. I proszę Państwa, ciekawostką jest to, że no niby francuska firma Lafarge, a to w zasadzie to wiadomo, że amerykańska, tylko tam ta francuskość jest potrzebna dla utrzymania pozorów, musi zapłacić rządowi Stanów Zjednoczonych blisko miliard dolarów za to, że Lafarge wspierał ISIS. Proszę Państwa, to nie CIA wymyśliło ISIS, to nie CIA wspierał ISIS. To francuski Lafarge i jeszcze inne przedsiębiorstwa. Tak się frajerów robi w konia. Nie, jak przyjdą do Was, kochani, jacyś ludzie, mądrzy, poważni, będą Wam propozycje składać, lampki ostrzegawcze i spieprzać jak najdalej. Nie zadawać się z takimi ludźmi, jakieś tam szemrane towarzystwa, służby, które nawet nie wiedzą, komu służą. Wydaje Wam się, że będziecie w pierwszej lidze, że będziecie znać ludzi ze służb i tak dalej, i tak dalej. A potem tego typu rzeczy się dzieją. Ja myślę, że tutaj prezesi firmy Lafarge wpadli jak śliwka w kompot. Wydawało im się, że ktoś im tam załatwi kontrakty, tani gips, dostawy i tak dalej, że będą mogły więcej zarabiać. Stało się. Nigdy nie współpracujcie z bandytami.
sprawa tej brudnej bomby atomowej omawiana we wszystkich mediach światowych jest na tyle poważna, że pozwólcie jeszcze na głos pani Zacharowej, rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, wypowiedziała dość sensowną teorię, dlaczego Kijów gra tym właśnie szantażem nuklearnym. Według Moskwy jest to po prostu próba wymuszenia jeszcze większej pomocy wojskowej. Jak wiemy, ostatnio ta pomoc słabnie, choć i tak jest to pomoc gigantyczna. Wystarczy tylko spojrzeć na wyposażenie wojsk ukraińskich. No to robi wrażenie. Jeszcze jest jedna ważna informacja dotycząca, proszę Państwa, tych laboratoriów biologicznych, które ponoć były na Ukrainie, no nie ponoć, tylko były, bo samo ONZ wydało taki apel, takie oświadczenie, żeby je w miarę bezpiecznie tam polikwidować. Było to zagrożenie, że mogą ulec jakiemuś tam zniszczeniu i te patogeny się wydostaną. No to ONZ twierdzi, proszę Państwa, to jest szokujące, że nie ma ani środków, ani mandatu prawnego, żeby zweryfikować oświadczenie Federacji Rosyjskiej w sprawie wojskowych programów biologicznych na terytorium Ukrainy. Tak oświadczyło ONZ, proszę Państwa, czyli sprawa nie będzie badana w ogóle. Wyobrażacie to sobie? Nawet ONZ tego nie potwierdzi, bo ani nie ma pieniędzy, to w ogóle ONZ nie ma pieniędzy, żeby wysłać ekspertów, żeby przesłuchali świadków? Nie ma czegoś takiego. Dziś też było wystąpienie Władimira Putina, w zasadzie już wczoraj. I proszę Państwa, oprócz wielu ciekawych stwierdzeń, ja wyłowiłem, które mnie zszokowało. Putin twierdzi, że jaka była celowość użycia bomby atomowej przeciwko Japonii? No, jak wiemy, już wojna praktycznie była skończona, już było po kapitulacji chyba Niemiec, z tego co pamiętam. Nie było żadnej celowości, zdaniem Putina. I teraz uwaga, uwaga, dlatego trzeba było wykończyć Japonię bronią jądrową, żeby ją kompletnie podbić dla dobra interesów amerykańskich? Ja się z tym zgadzam, tak. Ale proszę Państwa, Putin powiedział rzecz no, niesamowitą. W japońskich podręcznikach piszą, że broni nuklearnej dla Japończyków, że broni nuklearnej na Japończykach użyli jej sojusznicy. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie? To jest do potwierdzenia. No teraz ci wszyscy, którzy ciekawostki wynajdują, nawet tam siedzą w Japonii, no niech nam takie podręczniki pokażą, bo myślę, że ktoś taki jak Putin wie, co mówi. I to jest prawdopodobne, że Japończykom wmówiono, że ich sojusznicy ich zbombardowali, a nie Amerykanie. Tak twierdzi Putin, trzymają Amerykanie Japończyków w ciemności i dzięki temu mogą ich eksploatować. A w kwestii europejskiej Putin radzi Europejczykom i Amerykanom walczyć o wyższe pensje i nie wierzyć, że Rosja jest ich wrogiem. Proszę Państwa, no to jest nasz program. Teraz Putin powtarza po nas. Chcemy willi z basenem. To jest nasz program, naszego ruchu, który rośnie. Ja tu bym prosił, żeby nasz montaż zamieścił numer telefonu. Ludzie pytają o numer telefonu, bo chcą też brać udział w tym naszym ruchu. Przypominam, że chcemy mieć w każdej gminie reprezentację, w każdej gminie ekipę ludzi, która będzie wspólnie dla naszego dobra pracowała. Mamy już bardzo dużo, jak Państwo wiecie. Dziś już tej mapki Państwu nie zamieszczę, ale jutro zaktualizowaną Państwu pokażę. Będzie to dość no, spektakularne, robi ta mapka wrażenie, ale nie dajmy sobie wmówić, że my jesteśmy jakąś tubą Kremla. Nie, to Kreml po nas powtarza. Przyznajcie Państwo, że to, co w tej chwili wypowiada Putin zaledwie wczoraj, Putin radzi Europejczykom i Amerykanom, walczcie o wyższe pensje. Tak, chcemy willi z basenem. Dzięki temu nasze rządy będą musiały gospodarnie postępować. To jest ten wyższy cel tego podobno płytkiego żądania populistycznego. To nie jest wcale płytkie żądanie. Wszyscy chcemy mieć dobrobytu i godnie żyć. Jeszcze Putin powiedział ciekawą kwestię, powtarzając po nas, że tworzący Ukrainę bolszewicy obdarzyli ją rdzennie rosyjskimi terytoriami,
dali jej całą Małą Ruś i dzięki temu właśnie Donbas stał się częścią Ukrainy. No a dziś, jak wiemy, Donbas jest oddzielnym państwem. A Kijów z kolei, pan Zełenski, dziwne oświadczenie wydał, proszę Państwa, nauczyciele i ordynatorzy na przykład szpitali ponoszą odpowiedzialność karną za swoją pracę na terytorium tych zajętych przez Rosjan terenów. Według pana Zełenskiego nauczyciele są odpowiedzialni, jeżeli uczą rosyjskiego programu, a ordynatorzy są odpowiedzialni, jeżeli sprawują pewne funkcje administracyjne, mają nie leczyć na przykład, a nauczyciele mają nie uczyć. Jednak sami lekarze, twierdzi Zełenski, no nie będą karani, tak jak będą nauczyciele karani, to jest, proszę Państwa, to jest terroryzm, bo jednak ich działalność jest związana z leczeniem ludzi i na przykład też przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, ci tam urzędnicy też nie będą karani, no bo tylko sprzątają ulice, a ta cała reszta będzie karana, gdy Ukraina odzyska terytoria, także pomóżmy im w tym, żeby ukarać tych wszystkich ludzi, proszę Państwa, to jest jakiś koszmar. To tyle na dziś, zapraszam na jutro. Dziękuję bardzo.